Hejka, mamy godzinę przed 21. Czekajcie, bo mi się nie fokusuje. Zaraz będę zaczynała wieczór z wróżką, ale mówię tak. Zrobiłam dwa filmy, Kolor Zielony w Magii i o świecy podwójnego działania, Ogień Miłości. Proszę bardzo. Prosto. Proszę bardzo, nowa nowość. Nowa nowość. Ale mówię, wejdę, bo chciałam wam pokazać, jakie urocze czekoladki do mnie dotarły. Po turecku usiądę. Zobaczcie sobie, jak to ślicznie wygląda. W ogóle jest, słuchajcie, o. Tu mamy pracę, czyli telefon przesyła na YouTube'a. Tutaj otwarty sklep z naszą świecą, która ma zresztą piękne zdjęcie. Zobaczcie, jakie. O, cudowna kiju. Tak to wygląda. Tutaj wypisywałam nazwisko na czym? Na papiórkach, które poczta zabiera nam. Herbata stoi. I tu są te czekoladki. Słuchaj, wszystko naraz. Mam śliczne mikołajki. Już się mikołajkowe rzeczy zaczynają. Może gdzie tu początek tych mikołajków? Każdy inny, a jeden do góry nogami. Dobra. I najpyszniejsze czekolady ever. Znaczy nie, jeszcze te z okienkiem. Jeszcze te z okienkiem, zresztą każdy słodycz jest dobry. I karteczka. Karteczki zawsze mam z pietyzmem zachowywane w pietyzmowym pudle z karteczkami. Albo przyklejane do księgi cieni. Henia. Tak nie chcę, mamy opłatek jeszcze w środku. Piękna polska tradycja, dzielenie się chlebem. A co? No i właśnie taki to bałagan tutaj panuje. Tu świecowo. I zaraz do pracy. I znów świeczniki. A filiżanki tu ładne. Wow. Tak to jest. Fajnie poustawione kolorami. A jako dzieci nie marzyliście o takim domku z piernika? Albo na przykład piękne wieńce, świąteczne i lustro. Cudowne. Jakie rzeczy ładne. A w Kiku już totalnie świątecznie. I są urocze kubki z sweterkami. Superaście. I mamy tutaj piękny domek jak z piernika w czerwieniach i tradycyjnych świątecznych kolorkach. Też zacnie. Światełki nie będą tak ładnie wyglądały w tym w aparacie, ale powiem wam. Piękne. Piękne świeczniki. Świece. Ramki. Czas na herbatkę. W chomce już też świątecznie. Dużo rzeczy w srebrzystych, zimowych kolorach. Jaka ładna kula. Śliczna. Ładna rzecz. W ogóle cała przestrzeń. Różowo-szaro. Piękna. Także, o, czyżby to była kula z jednym. Kuleczki. Kuleczki. No, w szkole robiono wystawę przeciw śmieciom, a wygląda jak miodła. Proszę bardzo. Super. Nagrywam, żeby dzisiaj pióra robimy. Mogę powiedzieć słuchajcie, ble. Możesz powiedzieć. Proszę bardzo. Jakie kolorowe, ładne. Ładne wam. To jest dopiero początek, bo jeszcze będziemy ciąć. Zobaczymy, jak chłopakom będzie. Widzę, że Łukasz się rozwinął na zielono. O. Ładnie. Agata robi ciemne pióro, krucze. Dajcie lajka! Suba! Co mamy subskrybować? Subskrybujcie kanał Matix. Tutaj macie link. Wszyscy mają. Aha, muszę wstawić, dobra. Tutaj widzę, że Madzia. Madzia z Karoliną rzeźbią na niebiesko. Nie kochała się, to
Oj, hej, hej, ponownie. Ja już malowana, dlatego że dzisiaj jest dzień kursu. Dzień kursu. Podczepy diagnostyka online. Online, czyli fajnie, czyli wszyscy siedzą w domu, ale mnie widać, więc trzeba się troszeczkę umalować. Oto jestem, nawet mam koka. No, ale mam takie różne rzeczy. Z jednorożcem sobie siedzimy. I ja jestem bardzo uradowana i ucieszona generalnie, dlatego że nie trzeba wynajmować sali i się z tym męczyć. Kawa, herbata każdy ma na miejscu, a wiedzę można przekazać tak samo, przynajmniej podobnie, no bo są rodzaje kursów typu jajko czy len, czy warsztaty z gliną. To raczej nie są kursy do robienia online'owego, natomiast tarot, magia, gdzie jest przekazywanie wiedzy, mniej praktyki. Dajemy radę. Już jeden był tarotowy, właśnie teraz drugi. Diagnostyka i oczyszczanie. No, mam nadzieję, że nam wyjdzie, pójdzie, dojdzie, przyjdzie. I będzie fajnie. A na razie szykowanko przynajmniej makijażowo-lampowo-sprzętowe. Żeby zobaczyć, jak to wszystko działa. Fajnie. A przed kursem mam porządne śniadanko, bo nie byłoby kiedy jeść. No to jajko będzie trzymać cały dzień. Chodź. Na szkołę też było. Ale puścisz muzyczkę? Nie. Tak. Nie tak? Ja bym śpiewała, to bym się pomylił. No, witamy ponownie w naszej krótkiej szkółce magii Tarota Wróżki Anny. Ja tak odczekam minutkę, dwie minutki, żeby każdy, kto chce brać udział w rytuale, żeby tutaj otworzyć, zamknąć krąg, żeby z nami był. Czy już jesteście gotowi? Mam nadzieję, że i tak. Dobra, już trochę przychodzimy, jesteśmy w sumie bardzo fajnie. Czarna świeca, symbole żywiołów, kadzidło się pali po to, żeby na wschodzie symbolice dodać. Ogień, woda, sól w buteleczkach, może bardziej wizyjnie, że w ten sposób, żeby było widać. Także moi kochani, zaczynamy. Ogień przyzywam z południowych krain. Niech władczy i silny dzisiaj przy mnie stanie. Wodę przyzywam z jej zachodnich krain. Niech łagodnym szeptem wsparcie swoje daje. Powietrze przyzywam z jego wschodnich krain, niech silne i mądre dzisiaj przy mnie stanie. Ziemię przyzywam z jej zachodnich krain, niech silna, mocarna, sił mi swych dodaje. Otwieram krąg dla sił czystych, energii wsparcia, energii przejrzystych. Otwieram krąg dla sił czystych, energii wsparcia, energii przejrzystych. Otwieram krąg dla sił czystych, energii wsparcia, energii przejrzystych.
Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Teraz zapalmy, kochani, nasze oczyszczające świece. Zapalam ten ogień dla sił czystych, mocy, siły, potęgi, dla energii przejrzystych. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą, bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, pozytywne światło. W tej przestrzeni magia wszystko czyni gładko. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Weźcie swoje świece w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w świecy płonie. Powtarzajcie wraz ze mną bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Stoję przed wami w pokorze, o żywioły ognia, powietrza, wody i ziemi. Zdejmijcie ze mnie brzemię negatywnej energii. Nie pozwólcie, by ktokolwiek mógł swoim działaniem zaszkodzić mi w jakikolwiek sposób. Niech będę po trzykroć chroniona i po trzykroć bezpieczna. Jeżeli tylko staniecie przy mnie, za mną, przede mną, dookoła mnie, żadna moc zła i żadna moc ciemna nie dotknie więcej i nie zniszczy mnie. Jestem czysta i jestem chroniona w waszej potędze i w waszej mocy. Zła magia jest już odczyniona. Jestem bezpieczna i w dnie, i w nocy. Ziemia mnie umacnia, powietrze kształtuje, woda mnie oczyszcza, ogień transformuje. Ziemia mnie umacnia, powietrze kształtuje, woda mnie oczyszcza, ogień transformuje. Ziemia mnie umacnia, powietrze kształtuje, woda mnie oczyszcza, ogień transformuje. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję. Za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny.
Moi kochani, tym pięknym akcentem kończymy nasz kilkugodzinny kurs oczyszczania i diagnostyki. Mam nadzieję, że się podobało, że ta wzbudzona energia już na sam koniec również przyniesie nam totalne oczyszczenie. Już jesteśmy wszyscy zdiagnozowani, oczyszczeni na wszelkie możliwe sposoby, od jajka po wahadło, a również rytualnie. Także bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam szkołę, na którą leci transmisja z tego rytuału. Oczywiście dziękuję po trzykroć dziękuję na nasze oczyszczenie, naszą energię kieruję. I co? I do zobaczenia na kolejnych kursach różnych. Mam nadzieję, że się podobało. Buziaki dla Was i jeszcze będziemy tam troszeczkę opracowywać na grupie. Sobie w wolnym czasie pozaglądam, omówię, zobaczę, dodam. Także pamiętajcie, że do następnej niedzieli jeszcze jesteśmy in touch odnośnie tego kursu. Kiedy kolejny kurs? Kolejny grzesiowy 7 grudnia, mój, któregoś stycznia jeszcze nie mamy ustalone, magia rytualna, także też zapraszam serdecznie. Wspaniale było z Wami, mało się odzywaliście, ale to jak zwykle, wiem, rozumiem, dużo było pisania, dużo było działania, także buziaki, wyłączam się i oczywiście zapraszam na wieczór z wróżką o 21:00. Do zobaczenia, pa, pa.